No nie, no, dramatyczny mieliśmy tak naprawdę wybór opon, bo pojechaliśmy, przepraszam, na pełnych slickach i to dwudziestkach twardych, Lubęki 30 km, czego 20 ponad kilometrów czy 25 padało, a 15 to było oberwanie chmury. I stojąc na starcie, podchodzi do nas, mieliśmy takie informacje, że zaczyna padać, ale droga jest tylko mokra, no mówię, dobra, to jeszcze jakoś przeżyjemy. I jak stoimy na starcie, przychodzi do nas sędzia i mówi, no mam informację, że na 7 czy na 6 kilometrze jest totalne oberwanie chmury, także nas pocieszył na samym starcie, czekaliśmy na to jak na ścięcie i walczyliśmy autem od trawy do trawy, bo to w ogóle nie jechało na wprost. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, oglądałem się tylko w lusterka, patrzyłem, czy mnie ktoś nie dojdzie, bo pamiętałem, że kuchar jest na... widziałem, że jest na deszczach. No ale na całe szczęście jakoś to tempo jeszcze nie było takie najgorsze, w sensie chyba koledzy pojechali trochę gorzej jeszcze, także tylko Maciek niestety nas przeszedł, no ale trudno, takie życie.